Okej, tyle z teorii. Przejdźmy więc do najgorszego. Co tak naprawdę ci grozi, jeżeli ktoś wykona ci źle manikir? Może to zabrzmi absurdalnie, ale tak. Ty możesz stracić swoje zdrowie, a nawet życie, bo ktoś zbagatelizował bezpieczeństwo przy robieniu paznokci, a ty po prostu nie byłeś tego świadomy. Może zacznijmy od tego, że możesz nabawić się wirusowego zapalenia wątroby, które skutkuje żółtaczką, a także HIV-em. I okazało się, że wyrwałam sobie cały paznokieć z macierzy. Jeżeli zarazisz kogoś grzybicą lub jakimś wirusem, to nie będą cię gryzły tylko wyrzuty sumienia, bo czekają też konsekwencje prawne. Cześć, z tej strony Namician i pogadamy sobie dzisiaj o tym, czy robienie paznokci w domu jest niebezpieczne. A więc, żeby nie przedłużać, to zaczynamy! Ale zanim zaczniemy, koniecznie zostawcie łapki w górę, ponieważ jest to bardzo, ale to bardzo ważny odcinek, który ma przede wszystkim na celu uświadomienie mnóstwa osób, czym tak naprawdę grozi źle wykonany manikir. Czy robienie tabu z paznokci w ogóle ma sens? Jak słyszeliście na początku, chyba coś jest na rzeczy. Okej, przyjmijmy czarny scenariusz. Jesteś u koleżanki, ona robi ci paznokcie, masz pecha, zacina cię i dostajesz zakażenie. To chyba nie koniec świata. Jak się zatniesz golarką, to w sumie też możesz mieć zakażenie. A jakoś nie słyszałam, żeby ktokolwiek mówił, że golenie nóg w domu jest niebezpieczne. Więc jeżeli tak myślisz, to pozwól, że dzisiaj cię uświadomię. Jeżeli kumpela zacznie cię brudnymi cążkami, to ryzyko jest niemalże identyczne, jak gdyby ktoś pobierał ci krew brudną igłą. A jeżeli mamy to porównać do golarki, to musisz znaleźć jakąś używaną golarkę na siłowni. Wziąć ją do domu i zacząć używać. No i oczywiście się zaciąć. Wtedy byłaby to analogiczna sytuacja. I czy to jest bezpieczne? No nie. W dodatku obrzydliwe. I powiem wam, że jak ostatnio zaczęłam się nad tym zastanawiać, to jest to wręcz przerażające. Bo dziewczyny robią masowo paznokcie w domu bez wiedzy. Może zacznijmy od początku. Czy zastanawialiście się kiedyś, ile bakterii jest na ludzkich dłoniach? Może ciężko w to uwierzyć, tym bardziej jeżeli dłonie są zadbane i śliczne, ale to jest największe siedlisko bakterii. Wynika to z tego, że funkcja dłoni to jest chwytanie w ręce wszystkiego jak popadnie. Telefonów, klamek, pieniędzy, dziesiątek, setek, tysięcy rzeczy dziennie. Podobno jest udowodnione, że na rękach żyje więcej mikroorganizmów niż w muszli klozetowej. A co gorsza, kobiety posiadają aż 4 razy więcej wirusów i bakterii na dłoniach, ponieważ mamy pH zasadowe. I to właśnie my, kobietki, najczęściej nosimy brud pod paznokciami, choćbyśmy je myły 3 razy dziennie, zawsze się coś tam znajdzie. I teraz porządnie sobie to przemyślcie. Kumpela robi wam manikir, zacina was i te wszystkie drobne ustroje, którym świetnie żyje się na waszych dłoniach, nagle dostają się do waszego krwioobiegu. Dlatego też pierwszym i najważniejszym krokiem przed wykonaniem stylizacji jest porządne oczyszczenie rąk. Jeżeli wykonujesz manikir hybrydowy komuś, to kolejnym krokiem jest nałożenie rękawiczek nitrylowych i dezynfekcja ich, a następnie poproszenie osoby, która jest twoim klientem, żeby umyła ręce. Na koniec jeszcze ty sam porządnie je dezynfekujesz. Rękawiczki to dodatkowa ochrona, tego uczysz się na każdym szkoleniu ze stylizacji paznokci. Jeżeli idziesz do kumpeli na paznokcie i ona nie nakłada rękawiczek nitrylowych, to masz dowód jak czarno na białym, że ona jest lajkiem w tej dziedzinie i raczej nie powinna się zbliżać nawet do twoich dłoni. Poza tym na chłopski rozum, czy kiedykolwiek widziałeś pielęgniarkę, która nie używa rękawiczek? Stylistka paznokci? Pielęgniarka? Nie za grubo? No właśnie nie. Punkt. Narzędzia służące do manikiru to ta sama kategoria co strzykawki i narzędzia chirurgiczne. Wszystko co przecina skórę musi być sterylizowane według procedury zatwierdzonej przez Ministerstwo Zdrowia. To co z tymi wszystkimi dziewczynami, które robią paznokcie w domu i czyszczą swoje narzędzia na własną rękę? Narażają zdrowie nie tylko swoje, ale także innych i najprawdopodobniej nawet nie mają świadomości, że mogą zrobić komuś krzywdę. Żeby opracować paznokcie używa się frezów i frezarki, cążek i nożyczek, no i pilnika, żeby nadać im kształt. Wiecie na ile obrotów powinna być nastawiona frezarka podczas opracowywania skórek? Od 10 do 15 tysięcy obrotów na minutę, a przy ściąganiu masy od 20 do 30 tysięcy. Pomyśl jaka to jest siła i co może się stać, kiedy ktoś bez szkolenia, bez totalnych umiejętności i podstawowej wiedzy weźmie się za to. To jak można uszkodzić płytkę paznokcia wtedy... Wolę o tym nie myśleć. Sama dobrze wiem jak bardzo paznokieć się nagrzewa podczas frezowania, więc... A tak z innej beczki, myślicie, że gorsze jest pożyczanie pędzli do makijażu, czy frezów i pilników? Ja nie pożyczam ani pędzla, ani pilników, bo to jest naprawdę zły pomysł. Pożycz pędzel, a możesz nosić liszaje koleżanki. Z kolei ona twojego gronkowca złocistego. Dlatego właśnie nie pożycza się pędzli, a tym bardziej nie wolno pożyczać narzędzi do robienia paznokci. Robienie paznokci równa się korzystanie z ostrych przedmiotów.
I teraz sobie pomyślisz, że pędzle przecież można zdezynfekować. Przecież wizażystki używają cały czas tych samych pędzli, a mają na przykład po 3-4 klientów dziennie. I tak, można je zdezynfekować, ponieważ pędzle nie tną skóry. Frezy, cążki, nożyczki to narzędzia ostre, których nie wystarczy tylko zdezynfekować. Więc co trzeba zrobić, żeby one były czyste? Narzędzia są bezpieczne tylko i wyłącznie wtedy, kiedy są jałowe. Czyli wtedy, kiedy nie znajduje się na nich żadna forma życia. Ani wegetatywna, ani przetrwalnikowa. Wtedy w przypadku zacięcia nic nie przechodzi po prostu do krwioobiegu. Czym tak dokładnie jest sterylizacja? Jest to pozbycie się bakterii i wirusów przez ciśnienie wytworzone w hermetycznie zamkniętym urządzeniu, które nazywamy autoklaw. Ale autoklawy są bardzo, bardzo drogie, więc jeżeli zajmujemy się paznokciami tylko hobbystycznie, no to co mamy z tym zrobić? To proste. Są placówki, które zajmują się sterylizacją narzędzi. Możecie zrobić to u stylistki, w szpitalu, a nawet u weterynarza. Ja tak na przykład robię. Dobra, to do czego porównalibyście robienie paznokci? Do sali operacyjnej czy make-upu? Wbrew pozorom właśnie do sali operacyjnej. Procedury bezpieczeństwa muszą być takie same jak w przypadku narzędzi chirurgicznych. To nawet nie podlega dyskusji, to jest rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia. Skąd wiesz, że koleżanka nie zacięła cię nożyczkami, które używała już wcześniej na którejś koleżance, którą także zacięła? Jeżeli chcesz wykonywać paznokcie, to naprawdę idź na szkolenie i naucz się tego wszystkiego od podstaw. Zastanów się, czy twoje życie i życie twojej kumpeli jest warte zrobienia źle paznokci? Nope. Salony kosmetyczne są kontrolowane przez sanepid. Jeżeli znalazłby się salon, który korzysta z niesterylnych narzędzi, to dostałby wysoką karę pieniężną i najprawdopodobniej zostałby zamknięty. Problem pojawia się tutaj, jeżeli ktoś otwiera salon w swoim domu i jakby tego sanepidu na głowie nie ma. Jednak Urząd Skarbowy może się tym zainteresować, a jeżeli on się zainteresuje, to wiedz, że coś się dzieje. Czyli zwoła do takiej osóbki sanepid. Jeżeli idziesz do kogokolwiek na paznokcie i chcesz się upewnić, czy przedmioty są na pewno zesterylizowane, a nie po prostu wzięte i zamknięte w takim tutaj opakowaniu, narzędzia są jałowe, jeżeli ten pasek przyjmuje kolor taki szaro-brązowy. Natomiast jeżeli nie są wysterylizowane, to będzie on różowy. Okej, tyle z teorii. Przejdźmy więc do najgorszego. Co tak naprawdę ci grozi, jeżeli ktoś wykona ci źle manikir? Może zacznijmy od tego, że możesz nabawić się wirusowego zapalenia wątroby, które skutkuje żółtaczką, a także HIV-em. Może to zabrzmi absurdalnie, ale tak. Ty możesz stracić swoje zdrowie, a nawet życie, bo ktoś zbagatelizował bezpieczeństwo przy robieniu paznokci, a ty po prostu nie byłeś tego świadomy. Chyba byś nie pozwolił, żeby ktokolwiek pobierał ci krew igłą, która już przeszła przez 3 pacjentów. Jest też grzybica. Nie stanowi zagrożenia życia, ale skutecznie je uprzykrza. Grzybica leczy się miesiącami przy użyciu antybiotyków, więc sprawa naprawdę jest dość poważna. Podczas grzybicy zakazane jest nakładanie czegokolwiek na paznokcie, więc nie dość, że jesteś na antybiotykach, to musisz paradować z zielonymi pazurkami na wierzchu. Kolejna sprawa to zielona bakteria, która w konsekwencjach jest podobna do grzybicy i która dopadła także mnie. Za chwilę o tym w story time. Jest też zanokcica, czyli pod waszym paznokciem zbiera się ropa i to okropnie boli. Naprawdę. Kto się nabawił? Ja. I mogę tak wymieniać jeszcze długo, ponieważ jest jeszcze wiele chorób, ale odpuśćmy sobie już tych obrzydliwych zdjęć i może przejdźmy powoli do story time. A, jeszcze jedna ważna rzecz. Nie wiem, czy wiesz, ale jeżeli zarazisz kogoś grzybicą lub jakimś wirusem, to nie będą cię gryzły tylko wyrzuty sumienia, bo czekają też konsekwencje prawne. Zaczynając od pokrycia kosztów długotrwałego leczenia, a kończąc na ewentualnej kwocie zadośćuczynienia za wyrządzoną krzywdę. No i obawiam się, że także strata przyjaciółki. Jeżeli chodzi o najgłośniejszy przypadek w Polsce, to była to fryzjerka, która spaliła włosy klientce i musiała zapłacić jej 10 tysięcy. Jeżeli cię to przeraża, jeżeli masz wrażenie, że przegina, to zawsze możesz wrócić do standardowych lakierów. Nasze matki, ciotki, babcie całe życie na nich ciągnęły i jakoś sobie dawały radę. Ale jeżeli chcesz ze mną, z całą resztą i z duchem czasu, to już wiesz, co ci grozi, jeżeli ktoś weźmie się za twoje paznokcie bez wiedzy, bez umiejętności, bez zainwestowania w siebie i w to, co chce się robić. A teraz przejdźmy do story. Time. Jak zaczynałam przedłużać pierwszy raz paznokcie, to od razu szłam na całość. Od razu przedłużałam je do 6. Zawsze oczywiście robiłam to u profesjonalistów, w szczególności u Pablo, mojego najlepszego przyjaciela. Wtedy wszystko było okej. Problem zaczął się, no, w te wakacje. Jestem osobą, która uwielbia absurdalnie długie paznokcie. No teraz już skróciłam, są długie, ale nie aż takie jak robiłam. I niestety wszyscy byli na rozjazdach, wyjazdach, wakacjach, mieli szkolenia, byli na mistrzostwach i nie mieli czasu. Więc poszłam do jednej osoby, która jakby szkoli się, ale jest dopiero początkująca. Jeżeli chodzi o tak długie paznokcie, bo nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, że przy takich paznokciach musi być już inna budowa, muszą być grubsze, musi być apex,
innym miejscu i tak dalej. Budowałyśmy kilka paznokci od początku i właśnie na tym miałam niestety onycholizę. Jest to taka choroba paznokcia, która polega na tym, że paznokieć odwarstwia się od skóry i zaczyna odchodzić. W pewnym momencie, kiedy ten paznokieć już się troszeczkę odkleił, to nie należy go przedłużać. Ale przedłużyłyśmy go i niestety on nie miał też zbyt dobrej budowy. Był za cienki i jak się później dowiedziałam, w niewłaściwym miejscu miał apeks. Osoba, która zajmuje się zawodowo wykonywaniem paznokci, powinna wam odradzić i powiedzieć po prostu nie, nie zrobię ci na tym paznokciu. On musi ci odrosnąć, być silny i wtedy po prostu możemy podziałać. W tym przypadku twoja onycholiza może posunąć się dalej i przy ściąganiu paznokcia możesz mieć już odklejoną połowę. Jak to się mówi, dopóki nie zaryzykujesz, nie dowiesz się. Może gdybym nic nie robiła w swoim życiu i sport byłby mi czymś totalnie obcym, to nic by się nie stało. Ale moim ukochanym sportem już grubo od ponad roku jest pole dance, tańczę na róże i pokazywałam podstawowe figury kuzynkom Amadeusze, które także chciały spróbować. Przy wspinaniu się nie mam pojęcia jakim sposobem, ale jakoś tak zarżnęłam paznokciem, który był bardzo długi, i poczułam, że ręka jest mokra. Potem patrzę, że cała jest w krwi i patrzę, paznokieć tutaj mi pękł. No dobra, no zdarzało mi się, że mi pękał na skórze. Wiadomo, że to naprawdę boli. Ale potem całej nocy nie przespałam. Ryczałam, dosłownie ryczałam z bólu. Palec pulsował, lała się ropa, lała się limfa, lała się krew. Następnego dnia umówiłam się na ściągnięcie tego. I okazało się, że wyrwałam sobie cały paznokieć z macierzy. Nie miałam tam absolutnie nic z wyjątkiem jednej wielkiej rany i absurdalnie ogromnego bólu. Jeżeli kojarzycie, że przez całe wakacje nie miałam tego paznokcia, to nie mogłam go robić, bo nawet nie miałam na czym. Powiem wam jeszcze, że specjaliści mi mówili, że no czeka mnie pół roku bez noszenia paznokci. Na szczęście bardzo szybko odrastał, tylko że pojawił się kolejny problem. Na tym paznokciu pojawił się siniak? Nie wiedziałam, co to jest. Okazało się, że czeka mnie kolejna przygoda z leczeniem paznokci. Zaatakowała mnie zielona bakteria. Po kolejnej stylizacji paznokci przeskoczyła ona mi na dwa paznokcie i musiałam zrezygnować z robienia trzech paznokci. Dlatego w tym okresie najczęściej pokazywałam wam jedną rękę. Ogólnie mało mówiłam o paznokciach, ponieważ jak wstawiłam pierwszy raz problem z moim paznokciem, to dostałam taki okrzan od Pablo, że mam tego nie pokazywać, że co ludzie sobie pomyślą i tak dalej, ale później pogadałam jeszcze z kilkoma osobami i powiedziały, że mam o tym powiedzieć właśnie tutaj wam, że jakby problem może tyczyć się każdego z nas i każdy z nas w każdym momencie życia może natrafić właśnie na taki, a nie inny przypadek. Wróciłam do tej samej osoby, co wcześniej w okresie halloweenowym i zrobiła mi te oto paznokcie. No są już wykonane o wiele, wiele lepiej. Tylko, że pojawił się jeszcze jeden problem. Okazało się, że lampa, której używałam, nie była odpowiednia i źle utwardziła mój lakier, o czym nie wiedziałam. Czy od złego utwardzenia lakieru może się coś stać z wyjątkiem tego, że on cały odejdzie? Dokładnie tak. Wtedy zaczynają się te popularne uczulenia na hybrydę. Nie dość, że całe palce swędziały mnie tak strasznie, że nie mogłam w nocy spać, to zaczęła mi ze wszystkich słazić skóra. Wiecie, ile razy musiałam retuszować zdjęcia w tym okresie, bo po prostu sypało się ze mnie? I najgłupszą rzeczą, jaką ja sobie sama zrobiłam, było niestety załapanie za noktisy. W jaki sposób? W taki, że z moją przyjaciółką, jak miałam lat 12-13, robiłyśmy sobie paznokcie na zmianę, no i używałyśmy dokładnie tego samego sprzętu. I jak się to skończyło? Cały paznokieć mi zszedł. Dlaczego? Bo był cały w ropie. Leciała mi ropa przez 3 miesiące, po prostu dzień w dzień, bolało to masakrycznie, ten ropień się rozrastał, cały paznokieć mi po prostu odpadł. Jeżeli chcesz robić paznokcie lub znasz osobę, która chce robić paznokcie, ale po tym filmie widzisz, że brakuje jej do tego dużo, mogę polecić ci jedno. Szkol się. Te szkolenia są dla osób właśnie takich jak ty. W Indigo jest mnóstwo świetnych szkoleń, po których dziewczyny wracają i mówią: wow, nie zdawałam sobie z tego sprawy. Ja sama jestem po pierwszym, ale wiem, że na tym nie skończę, ponieważ temat paznokciowy to jest coś, w co delikatnie się wciągnęłam po prostu. Wybieraj się tylko do salonów zaufanych, a nie tak jak ja, że na szybko coś potrzebujesz. Ogarnij, czy mają jakiegoś fanpage'a, Instagrama, zobacz, jakie prace wykonują i czym się zajmują ogólnie. Zobacz, czy mają jakieś dyplomy ze szkoleń, czy może jednak są to lajki i robią coś po swojemu, na czarno i w ogóle. I tak!
Okej, więc już tyle, krzynki. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał i przede wszystkim uświadomił was, czym tak naprawdę jest robienie paznokci i że to nie jest takie hop-siup. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapki w górę, jeżeli nie zrobiliście jeszcze tego na początku. Ja oczywiście w międzyczasie zapraszam na wszystkie social media, media. Jeśli się z wami będę żegnać, jeżeli macie więcej pytań dotyczących pazurków, koniecznie zadawajcie nam je w komentarzach. Ja postaram się podpisywać na wszystkie te najciekawsze, najważniejsze i najbardziej dręczące. A jeśli się z wami żegnam i elo, kocham was, skrzynki, widzimy się niebawem.